Adam Mickiewicz nie spodziewał się gości. Tego wieczoru, 30 lipca 1841 roku, siedział przy biurku w swoim mieszkaniu na drugim piętrze w czynszowej kamienicy przy ulicy Amsterdamskiej w Paryżu. Wieczorną ciszę przerwało kołatanie do drzwi. Kiedy poeta otworzył, jego oczom ukazała się postać nieznajomego mężczyzny. Nie przypuszczał wtedy, że już wkrótce, za sprawą tajemniczego przybysza, jego życie ulegnie dramatycznej zmianie. Wieczorny gość nazywał się Andrzej Towiański i podobnie jak wieszcz, pochodził z Litwy. Prawdopodobnie nie było to ich pierwsze spotkanie, chociaż poeta nie był w stanie przypomnieć sobie mężczyzny. Byli niemal równolatkami. Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku, a Towiański 1 stycznia 1999. Wychował się w rodzinnym majątku w Antoszwincu, w bardzo religijnej rodzinie, gdzie mieszkał do momentu wyjazdu na studia prawnicze w Wilnie. Tam zamieszkał w domu Ferdynanda Guta, gdzie mieściła się wileńska loża masońska. Studiował w tym samym czasie co poeta. Zetknął się nawet z grupą filomatów. Jednak w tamtym czasie postać Mickiewicza zupełnie go nie interesowała. Sposób myślenia o świecie Towiańskiego nie pasował do takiego sposobu myślenia, jaki reprezentował Mickiewicz czy jego filomatcy przyjaciel. Towiański się modlił, chodził do kościoła, bardzo głęboko wierzył i był typem introwertyk. Rozczarowany liberalną, oświeceniową atmosferą Wilna powrócił do rodzinnego majątku, gdzie poza pracą w folwarku skupił się na modlitwie, rozważaniach religijnych i lekturze literatury ezoterycznej. Realnym efektem jego przemyśleń stały się niecodzienne ogrody, które założył w swoich włościach. Wytyczył tam świątynię, wytyczył tam ścieżki, które nazywał określeniami cnót teologicznych, a więc była ścieżka pokory, ścieżka pobożności, ścieżka skromności, ścieżka miłosierdzia. I całą posiadłość otoczył, czy przy drogach wbił jako słupy graniczne, takie krzyże, na których wyobrażony był Jezus w postaci naturalnej. Każdy, kto znalazł się w obrębie wyznaczonym przez owe krzyże, przez owe krucyfiksy, wiedział, że znajduje się jakby w Ziemi Świętej, poniekąd. Religijne zaangażowanie Andrzeja Towiańskiego zbiegło się w czasie z zafascynowaniem literaturą romantyczną. Co ważne, w tym czasie też zaczął czytać pisma Mickiewicza i na pewno przeczytał dobrze Dziady Mickiewiczowskie i bardzo dobrze je zapamiętał, a w szczególności skupił swoją uwagę na pewnej przepowiedni, proroctwie, które znajduje się w Mickiewiczowskich Dziadach. Proroctwie, które mówi o przyjściu człowieka, Mesjasza, Zbawcę, człowieka o trzech twarzach, słynnego 44. Towiański pierwszego objawienia doznał w kościele bernardyńskim w 1828 roku. Ukazała mu się Matka Boska i kazała przekazać pewien komunikat. Taki sam jak tym pastuszkom z Fatimy, prawda? Komunikat o tym, że należy czynić pokutę i że należy ewangelizować polityk. Ciekawe, że w klasztorze bernardyńskim miał też swoje objawienie ksiądz Piotr.
z trzeciej części Dziadów, to objawienie ze sławną liczbą 44. Odmieniony Towiański nie czekał ani chwili. Niemal natychmiast po otrzymanym objawieniu ruszył do Petersburga na spotkanie z carem. Chciał zażądać audiencji, żeby przedstawić władcy swoje teorie na temat polityki. Nie udało mu się jednak spotkać z Mikołajem I. Początkujący mistyk został uznany za szaleńca i na wszelki wypadek wydalony z miasta. Towiański wrócił do Antoświńca, żeby dalej zgłębiać wiedzę tajemną. Po ponad 10 latach, w 1839 roku, w czasie przechadzki po swoim folwarku, doznaje kolejnego objawienia. Tym razem ukazał mu się na niebie biały krzyż. Krzyż biały oraz Matka Boska wskazująca wyraźnie ręką na zachód. Towiański był już wtedy żonaty. Miał dzieci. Pozostawia swoje dzieci na łasce krewnych. Majątek puszcza w arendę i bryczką jedzie na zachód, żeby w Paryżu stanąć w grudniu 1840 roku, akurat wtedy, kiedy mógł obserwować uroczystości związane z ponownym pochówkiem Napoleona. Niewiele wiemy o życiu Andrzeja Towiańskiego, kiedy przebywał w rodzinnych stronach. Zachowało się zaledwie kilka relacji wśród okolicznej ludności, głównie wśród pracujących dla niego chłopów. Cieszył się opinią pana sprawiedliwego i miłosiernego. Boj Żeleński, który interesował się tą postacią, przytacza historię zasłyszaną w okolicach Antoświńca. Boj zjadliwie pisał o tym miłosierdziu Towiańskiego, przytaczając taką anegdotę, że któregoś razu solidnej, takiej lutej zimy, kiedy mróz był siarczysty, jechał Towiański saniami i przy drodze zobaczył człowieka starszego, odzianego tylko w koszulę, stojącego boso i oczywiście trzęsącego się z zimna. I Towiański wobec takiej nędzy ludzkiej nie mógł przejechać obojętnie. Kazał natychmiast zatrzymać sanie, po czym zdjął kożuch ze swojego woźnicy i odział nim biedaka. Literaturoznawcy, historycy, a nawet psychologowie do dzisiaj próbują dociec, kim naprawdę był Andrzej Towiański. Zastanawiają się, jakimi cechami charakteru odznaczała się osoba, która miała potężny wpływ na najsłynniejszego spośród polskich poetów. Z pomocą może przyjść dyscyplina naukowa, wciąż jeszcze rzadko stosowana w badaniach historycznych – psychografologia. Czego można się dowiedzieć na podstawie charakteru pisma sporządzonego ręką mistyka przed ponad 150 laty? Ewidentnie widać, że są to rękopisy, w których pismo jest pochylone w lewą stronę, co świadczy o tym, że autor takiego pisma jest osobą kontrolującą swoje emocje. Są to ludzie z reguły pełni rezerwy w kontaktach z innymi osobami, zadzierający nosa. Widzimy duże akcenty górne liter, które świadczą, że jest to osoba na pewno przebojowa, ambitna, poszukująca władzy, prestiżu. W piśmie tym widzimy również duże pętlice, pętlice górne i środkowe, które tutaj wskazują z jednej strony na pewną zmysłowość, ale z drugiej strony na duży egocentryzm, na duże zainteresowanie sobą, swoim ja, swoją osobowością. Przyjazd do Paryża i rozmowa z Mickiewiczem nie były dziełem przypadku. Wileński mistyk wybrał idealny moment na rozpoczęcie swojej misji. W tym czasie poeta borykał się z poważnymi problemami osobistymi. Jego żona, Celina, od kilku tygodni przebywała w zakładzie dla obłąkanych, zaś on sam przeżywał głęboki kryzys twórczy. Przyszedł na rozmowę do Mickiewicza dobrze przygotowany. Nie powiedział dzień dobry, jak się mówi współcześnie i jak się mówiło już wtedy w połowie XIX wieku między Polakami.
to powiedział po staropolsku: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A przecież ksiądz Piotr w ósmej scenie trzeciej części Dziadów mówi do Konrada: poznasz, bo cię pierwszy powita w imię Boże. Po czym Towiański zaszokował Mickiewicza znajomością pewnych szczegółów z życia poety i z pożycia ich małżeńskiego. Mickiewicz sądził, że te szczegóły nikomu nieznane musi mieć w takim razie od jakichś sił wyższych, podczas gdy w rzeczywistości Towiański skrzętnie je pozbierał z emigracyjnych plotek. Jeżeli wtedy jeszcze Mickiewicz miał jakiekolwiek wątpliwości co do osoby Andrzeja Towiańskiego, to musiały je rozwiać mające nastąpić wkrótce wydarzenia. Przybysz namówił poetę, żeby sprowadził ponownie do domu swoją żonę, zapewniając go, że zna sposób na uleczenie Celiny. Zaskoczony Mickiewicz spełnił prośbę Towiańskiego i zaaranżował spotkanie zgodnie z jego wolą. Chora Celina, pozbawiona niemal całkowicie kontaktu z rzeczywistością, leżała w sypialni, otoczona przez gości czekających na rozpoczęcie spektaklu. W przytomności około 10 świadków, w obecności Mickiewicza, nachyla się nad tym łóżkiem Mickiewiczowej i szepcze jej do ucha jedno tylko zdanie. Do dzisiaj nie wiemy, co on jej powiedział. A Mickiewiczowa wstaje, siada na łóżku właściwie, po czym coś odpowiada, podchodzi do męża, całuje go i idzie do kuchni zmywać talerze. Czyli wszyscy możemy powiedzieć, uleczona. Prawda? I aż do jej śmierci już nigdy ta choroba psychiczna nie nawróciła. I Mickiewiczowie uważali, że to uleczenie było cudowne. Towiański sam skromnie mówił, że on jej nie uleczył. Bóg ją uleczył. Chciał ją uleczyć przez ręce Towiańskiego. To wszystko się dokonało tak szybko, że ci emigranci nie zdążyli nawet zapisać właściwie, czego byli świadkami. Jeden z nich, który stał najbliżej, napisał, że Celina, kiedy usiadła już na łóżku, powiedziała: klątwa została zdjęta. I że powiedziała to po niemiecku, ale dziwny to był niemiecki. Stąd rodzi się hipoteza, że ona powiedziała w jidysz. Że Towiański odwołał się do rozdarcia jej osobowości spowodowanego jej żydowskim pochodzeniem. Wieść o cudzie w domu Mickiewiczów natychmiast obiegła wszystkie środowiska emigracyjne Polaków. Dom wieszcza chyba nigdy wcześniej nie gościł tylu osób. Wszyscy chcieli poznać wyjątkowego mistyka, zdolnego uzdrowić kobietę, wobec której medycyna okazała się bezsilna. Ale Towiański nie miał zamiaru cieszyć się krótkotrwałą sławą uzdrowiciela. Miał plan. Wierzył, że ma misję do wypełnienia, której zaledwie pierwszym krokiem było uzdrowienie żony słynnego poety. Widać, że jest to pismo zamaszyste, które jest typowe dla ludzi popędliwych, dla ludzi dążących do czegoś w sposób bezwzględny nawet niekiedy. Linie wznoszą się ku górze, linie pisma, co świadczy o tym, że jest to również osoba o dużych aspiracjach. Natomiast przy okazji są to linie bardzo równe, co oznacza, że jest to osoba bardzo pewna siebie, pewna swojego działania, silna wewnętrznie i bardzo konsekwentna. Andrzej Towiański doskonale wpisał się w klimat panujący wśród polskich emigrantów. Rozbici psychicznie, pozbawieni nadziei na powrót do ojczyzny, wiedli paryską egzystencję w oczekiwaniu na cud. Bardzo szybko zjednał sobie Towiański w swojej nauce znaczące postaci życia emigracyjnego. Żywinienie poety Antoniego Goreckiego, malarza Walentego Wańkowicza, Mickiewicza. Krótko jego zwolennikiem był Słowacki, ale bardzo szybko odszedł. To właśnie chyba najbardziej skłaniało ludzi ku Towiańskiemu, że on obiecywał zmianę biegu historii. Ludzie mają taką naturę, że na ogół są niezadowoleni ze swojej sytuacji
Więc jeżeli ktoś im obieca rychłą poprawę tej sytuacji, to garną się do takiej obiecującej osoby i przecież też historia przynosi nam mnóstwo przykładów tego typu działań. I zjawił się Towiański i on przyniósł im nadzieję. Nadzieję, że poprzez samodoskonalenie się powrócą w przyszłości do ojczyzny. Nie wszystkim odpowiadały poglądy przywiezione do Paryża przez tajemniczego przybysza z Litwy. Dla byłych powstańców, patriotów czekających na kolejny narodowościowy zryw, jego teorie mogły wydawać się obrazoburcze. Droga do Polski wiedzie przez ludzkie dusze, przez ludzkie wnętrza. I dopiero wtedy, kiedy w ludziach dokona się wielka duchowa przemiana, dopiero wtedy również Polska może odzyskać niepodległość. A więc nie trzeba było mieć ogromnych armii, wielkich pułków, tysięcy armat, żeby zmieniać bieg historii. Pojął, po latach powiedziałem doświadczeń i rozmyślań, że tylko wiara w Boga, i głęboka religijność, modlitwa, prowadzić ludzi do szczęścia, do wyzwolenia. Ale to oznaczało, że naród jest mniej ważny od jednostki. W ciągu zaledwie kilku tygodni od rzekomego cudu uzdrowienia Towiański zorganizował zafascynowanych nim polskich emigrantów w ruch religijny, który nazwał Kołem Sprawy Bożej. Szybko przystąpił do realizacji planu przekazanego mu w objawieniach. Myślę, że na towianizm możemy spojrzeć jako na rodzaj pewnego egzystencjalnego eksperymentu. I ten eksperyment egzystencjalny polegał właściwie na takiej próbie stworzenia nowego człowieka. Czyli nastąpi nie tyle zmartwychwstanie Polski, co zmartwychwstanie nowego człowieka, rozumnego, ale żyjącego uczciwie, moralnie, zgodnie z dekalogiem. Ja mam być wzorcem moralnym, mam być czysty, uczciwy, piękny. Nie piękny w sensie fizycznym, nieatrakcyjny w sensie fizycznym, tak jak dzisiaj każe kultura masowa, ale w sensie duchowym. Bo duch, odrodzony duch prowadzi człowieka do zwycięstwa. Tak jak Bóg zmartwychwstał, także również teraz zmartwychwstanie Europa, a za nią zmartwychwstanie świat. Facet był nawiedzony, krótko mówiąc. Litewski mistyk nie był w stanie samodzielnie szerzyć swoich idei. Znajomość ze znanym w całej Francji wielkim polskim poetą miała mu umożliwić przeprowadzenie rewolucji duchowej. Towiański potrzebował Mickiewicza po to, żeby stworzyć organizację, taką sformalizowaną organizację. Że no, mickiewiczowski zapał, mickiewiczowski wpływ, jego znajomości z rozmaitymi ludźmi, że to wszystko było potrzebne, że Towiański sam z siebie nie był organizatorem, nie był działaczem społecznym. Ten margines jest bardzo równy. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że jest to wręcz przypominające edycję komputerową. Co też świadczy o tym, że jest to osoba bardzo stabilna, bardzo konkretna, zdecydowana, potrafiąca utrzymać swój wizerunek taki, jaki chce, jaki założy. Czyli jest to takie jakby życie w ciągłym teatrzyku. To jest taki aktor nieschodzący ze sceny praktycznie. Mistrz Andrzej, bo tak nazywany był w kole Sprawy Bożej Towiański, wprowadził do założonego przez niego towarzystwa wiele zachowań, które w oczach niechętnych mu emigrantów miały nieco dziwaczny charakter. Pewne jest, że Towiański był, no dziś powiedzielibyśmy właśnie, wielkim takim autokreatorem i reżyserem. Tak, reżyserem swoich własnych zachowań, ale także reżyserem dla zachowań poszczególnych ludzi. Uczono się różnych takich bardzo konkretnych zachowań, na przykład jak jeść, co jeść, w jaki sposób się uśmiechać, w jaki sposób iść, jakim krokiem, w jaki sposób trzymać głowę. Możemy powiedzieć, że to były takie ćwiczenia właściwie parateatralne, prawda? Znaczy takie, które miały wydobyć tego ducha na powierzchnię i uczynić ciało ekspresją ducha.
Trudno w to dziś uwierzyć, ale Towiański bardzo szybko stał się dla czołowych postaci polskiej emigracji kimś o wiele ważniejszym niż tylko liderem nowego ruchu. Jego charyzma całkowicie uwiodła Adama Mickiewicza. To on jako pierwszy padł mu do stóp i zaczął całować jego ręce, nazywając go przy tym swoim mistrzem. Dla członków Koła Sprawy Bożej Towiański był jedynym pośrednikiem pomiędzy światem ziemskim a Bogiem. Jego kult przejawiał się w przepełnionej czcią i oddaniem obrzędowości. Kult różnych relikwii, a więc kosmyk włosów mistrza, medaliki poświęcone przez mistrza, fragmenty jego rękopisów, odczytywanie i rozpamiętywanie jego proroctw. Bywały takie dni, kiedy Towieńczycy wspólnie przez cały dzień musieli się zachowywać tak, jakby się zachowywał chłop polski. A innego dnia musieli mówić tak, jak mówiłby Napoleon. Czyli musieli się tak jakby wcielić w Napoleona albo wcielić chłopa polskiego i w taki sposób się zachowywać. To były takie treningi, które miały pomóc w uchwyceniu tego właściwego tonu zachowania. Niektóre zachowania członków koła, starannie reżyserowane przez guru, przypominały stany ekstazy, podobne do tych, jakie mają miejsce w sektach religijnych. W czasie spotkań grupy w dobrym tonie bywało ostentacyjne rozpaczanie, zawodzenie, głośne ubolewanie nad losem ludzkości, a nawet wyrywanie sobie włosów ze zgryzoty i omdlewanie. Andrzej Towiański potrafił całkowicie zapanować nad umysłami ludzi uważanych za awangardę polskiej elity intelektualnej z naszym narodowym wieszczem na czele. Na przykład wszystkie listy, jakie Mickiewicz pisał do Towiańskiego, zaczynają się od słów mistrzu mój i panie. Oni chyba nie byli na ty nawet. W każdym razie dla Mickiewicza to był zawsze mistrz. W nim była jakaś moc. To trudno wytłumaczyć nawet, bo dlaczego, no powiedziałem, elita polskiej wielkiej emigracji, największe nazwiska ulegają Towiańskiemu. Dlaczego są w jego rydwanie? Co w nim takiego było? Jaka moc? Towiański był człowiekiem raczej niskim, trochę łysiejącym, poruszał się małymi kroczkami i mówił na ogół cicho i spokojnie, takim miękkim głosem, niektórzy mówili o słodkim głosie. Którego oczy sugerowały, że jest to osoba zupełnie niezwykła, prawda? On zmuszał ludzi do słuchania. Było coś takiego w tym niby słodkim głosie, że słyszano w nim jakiś potężny ton. Takie gorące, tajemnicze, jednocześnie błyszczące oczy. To spojrzenie, które było spojrzeniem władczym, silnym, mocnym. On zniewalał ludzi. Jest to na pewno osoba charyzmatyczna, która potrafi wokół siebie, wokół jakiejś idei, do której się zapali, potrafi zorganizować ludzi, którzy by chcieli razem z nią pójść. Co więcej, potrafi ich przekonać, nawet jeżeli jest to idea niesłuszna i pozornie absurdalna, potrafi ich przekonać i pociągnąć za sobą. Jeżeli wokół siebie będzie miał jednostki słabsze psychicznie, to zapewne je podporządkuje sobie. Jeżeli będzie miał silniejsze psychicznie, będzie albo konflikt, albo po prostu no, nie nawiążą żadnych relacji między sobą. Krytycy koła założonego przez Towiańskiego naśmiewali się z niecodziennych, komicznych nieraz praktyk i wskazywali na brak głębszej ideologii. Nie przemawiała do nich idea stworzenia nowego człowieka, a doktryna Towiańskiego była jedynie zlepkiem kilku popularnych w XIX wieku prądów filozoficzno-religijnych. O ile w ogóle poglądy wyznawane przez członków Koła Sprawy Bożej można nazwać doktryną. Koło polegało na tym, żeby wyciszyć w sobie wszelakie emocje, żeby wyciszyć w sobie wszystkie myśli, stąd pojęcie postu ducha, który polegał na powstrzymaniu się od wszystkich myśli, z wyjątkiem tych, które dotyczyły sprawy Bożej i jej rozprzestrzeniania. Mówiono, że trzeba zmyć z siebie brud ziemski. Albo, że trzeba na przykład wypróżnić ducha. I te takie fizjologiczne skojarzenia, które muszą budzić te wyrażenia,
są bardzo charakterystyczne. A on często praktykował okultyzm. Okultyzm, wywoływanie duchów, kontakt z przodkami. To była też jego specjalność, podobno w tym bardzo biegły. Mistrz Andrzej słynął ze swoich zdolności kontaktowania się ze światem duchów tak bardzo, że nawet wiele lat po śmierci jego osoba była przywoływana w czasie seansów spirytystycznych. To duch Towiańskiego w salonach arystokratycznych Polski się pojawiał. I coś tam zapowiadał, czyli Towiański około roku 1917, kiedy w Rosji jest rewolucja bolszewicka, kiedy ludzie są przerażeni, pojawia się Towiański, Towiańskiego. Sam wielokrotnie Towiańskiego poprzez literaturę spotkałem. Andrzej Towiański był najprawdopodobniej głęboko przekonany o nieustannym kontakcie z siłami wyższymi. Członkowie Koła Sprawy Bożej wspominali, że radził się Boga bądź duchów nawet w tak prozaicznych kwestiach jak zakup gwoździ czy butów. Choć niewątpliwie centralną postacią w obrzędach Towiańczyków był Chrystus, to idee, jakie mistrz zaszczepił w Kole Sprawy Bożej, daleko wykraczały poza nurt chrześcijaństwa. Uważał, że doskonałość ducha mierzy się właśnie liczbą przebytych w ciele. I tutaj jest ten punkt, kiedy doktryna religijna Towiańskiego bierze wyraźny rozbrat z chrześcijaństwem. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na żadną reinkarnację, ale jest miejsce na tę reinkarnację w towianizmie. Członkowie zwykli byli nazywać się w czasie swoich spotkań imionami bądź nazwami rzeczy i zwierząt, którymi rzekomo byli w poprzednich wcieleniach. Poza imionami ludzkimi nosili zatem także przydomki, takie jak kamień, krowa, dąb czy orzeł. Dla wielu osób praktyki takie świadczyły o niezrównoważeniu psychicznym Towiańczyków i szaleństwie ich mistrza. Wszystko to sprawiło, że Towiański równie szybko co sympatyków zyskał zagorzałych wrogów. Próbowali go przede wszystkim potępić. Potępić, czyli mówiąc, że jest emisariuszem diabła, że jest magnetyzerem, bo magnetyzmowi często przypisywano ten jego ogromny wpływ na ludzi. Towianizm to nie była żadna szarlataneria, tylko to był pewien ruch moralno-religijny. Ruch, który inspirował i zauraczał, jeśli tak można powiedzieć, czy rzucał urok na ludzi najbardziej wrażliwych i ruch, który doprowadzał do odrodzenia, jeśli nie narodowego, to religijnego bardzo wielu Polaków. Według doktryny Towiańskiego losy świata mogły zostać odmienione przez przedstawicieli czterech narodów wybranych – polskiego, francuskiego, żydowskiego i rosyjskiego. Z tego właśnie powodu członkowie Koła Sprawy Bożej chcieli włączyć w swoje szeregi któregoś z wybitnych rosyjskich intelektualistów. Adam Mickiewicz dostrzegł możliwość przekonania słynnego rewolucjonisty Michała Bakunina. Mickiewicz miał przekonywać rewolucjonistę rosyjskiego, że jeżeli do koła dołączy jeszcze Rosjanin, to zmieni się w ogóle bieg losów świata. Chociaż Towiańczycy wyrzekali się walki zbrojnej, jedną z najważniejszych postaci był dla nich Napoleon Bonaparte. Jeden z członków koła, malarz Walery Wańkowicz, przedstawiał francuskiego cesarza niemal jak Chrystusa. Kult monarchy wprowadził oczywiście Andrzej Towiański. Uważał, że niebo zsyła osoby obdarzone misją i jedną z tych osób był Napoleon. Oni stawiają na ducha i tą siłę ducha odnajdywano w tym charosie wszechczasów. Ten mierzący 1,59 m mężczyzna przerastał całe generacje jemu współczesnego, ileś tam głów, prawda? I budził już za życia cześć omalże religijną. Wiadomo, on był mistrzem marketingu politycznego, mistrzem promocji politycznej, twórcą faktycznie współczesnego pomysłu na marketing i na promocję polityczną. I współczesna kultura masowa, kultura polityczna bardzo dużo Napoleonowi zawdzięcza. I Towiańczycy są jednymi z ofiar tej wielkiej fascynacji, która trwa praktycznie, mówiąc, do dzisiaj. Towiański uważał się za naturalnego następcę Napoleona.
jest sporo takich ilustracji, fotografii, grawiur, litografii przedstawiających mistrza Andrzeja w tych jego drucianych okularach z taką przerzedzoną, po bonapartystowsku bym powiedział, czupryną i z prawą ręką założoną za połę tużurka. On rzeczywiście chyba uważał, że jego powłokę cielesną ożywia duch Napoleona. Niezwykłe rytuały, charyzmatyczny przywódca, ideologia będąca eklektyczną zlepką chrześcijaństwa i religii wschodu, zamknięty charakter koła sprawy Bożej, to wszystko sprawiło, że Towiańczycy coraz bardziej oddalali się od rzeczywistego świata. Siostra Celiny Mickiewiczowej, Zofia Szymanowska, postrzegała Towiańczyków jako cyniczną grupę, która pod płaszczykiem religijnego odrodzenia próbuje wykorzystać rozległe kontakty towarzyskie, jakimi dysponował Adam Mickiewicz. Nienawidziła Towiańskiego i uważała go za niebezpiecznego szarlatana, który niszczy jej rodzinę. Jego przestrzeń polityczna, przestrzeń rewolucji, walki zniechęcała. To nie było zadanie. Dla niego, dla jego ludzi. Stąd charakter sekty. Oni raczej się zamykali przed światem. Oni się zamykali przed światem po to, żeby być lepszymi. Jak będą zbyt otwarci, to świat ich zniszczy. Związek z kołem sprawy Bożej kosztował Mickiewicza utratę etatu w Collège de France, a w wielu kręgach towarzyskich zaczął być postrzegany jako persona non grata. Oni byli wszyscy jego ofiarami w jakimś sensie. Uwiedzeni przez postać niezwykłą, ale to, że on uwodził ludzi, to jeszcze w jego przekonaniu dowodziło, że on idzie dobrą drogą. Jak będzie on uwodził siłą ducha, czyli jeśli on wodzi siłą ducha, to znaczy on ma rację. Tym bardziej był niebezpieczny. W pewnym momencie dziejów koła Towiańskiego niewątpliwie ta wspólnota ludzi zamieniła się w taką grupę, którą trzeba by już nazwać sektą. I niewątpliwie takim też człowiekiem, który tutaj przyczynił się do tego, żeby ta sekta powstała, był sam Mickiewicz. Bo to Mickiewicz właśnie próbował nadać tej wspólnocie ludzi pewne zasady formalne. Zaczął wprowadzać pewnego rodzaju hierarchię pomiędzy nimi i zaczął tworzyć również obrzędowość. To właśnie Adam Mickiewicz zorganizował koło sprawy Bożej w tak zwane siódemki, czyli siedmioosobowe grupy, wewnątrz których Towiańczycy pracowali nad rozwojem ducha. To także on wprowadził rygor bezwarunkowego posłuszeństwa słowom mistrza. Można wręcz powiedzieć, że to Mickiewicz stworzył Towiańskiego, wprowadzając go na salony paryskiej emigracji. Kim zatem był sam Towiański? Mistykiem, szarlatanem, zręcznym psychologiem, a może każdym po trosze? Był mistykiem, miał objawienia, potrafił o tych objawieniach mówić i jest taka formuła łacińska gesta dei per homines, to znaczy czyny Boga poprzez ludzi. Człowiek jest mniej czy bardziej świadomym wykonawcą Bożej woli. Jeżeli staje się świadomym wykonawcą Bożej woli, czyli tak jak Towiański uważał się za takiego boskiego posłańca, to wtedy może ów boski scenariusz dla świata przyspieszać. To przypomina trochę Magdystów, Magdiego w islamie, prawda? Że też Allah zsyła swoich pełnomocników. Tym pełnomocnikiem Boga jest Mesjasz i prowadzi prawie do bałwochwalstwa w przypadku Towiańskiego, bo on uznał, że Mesjasz jego wskazał jako osobę, która ma dopełnić dzieła odrodzenia Polaków, ludzkości itd., itd., itd. Niektórzy chcieli widzieć w Towiańskim kogoś więcej, znaczy nie tylko proroka, ale już na rzeczywiście Mesjasza, czy wręcz kolejne wcielenie Jezusa Chrystusa. Towiański nigdy nie zaprzeczał, że jest Chrystusem, ale też nigdy tego nie potwierdził.
Te wszystkie polskie grupy, polskie wspólnoty, polskie sekcje były kontrolowane przez policję polityczną francuską. Na ich zebrania, otwarte zebranie, przychodzili agenci policji francuskiej i zdawali raporty, co Polacy myślą, czy przypadkiem nie zapalą Francji. W rok po założeniu Koła Sprawy Bożej w Paryżu wybuchł skandal. Andrzej Towiański został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Wiara uczniów w mistrza została wystawiona na ciężką próbę. Przeciwnicy Litwina zyskali natomiast dodatkowy argument w walce z mistykiem. Było w tym samym czasie dwóch Andrzejów Towiańskich. Oni byli nawet ze sobą spokrewnieni. Daleko mieli wspólnego dziadka w linii męskiej. Byli mniej więcej równolatkami. Ten drugi Andrzej Towiański było kilka lat od Towiańskiego starszy. Ale rzecz komplikuje jeszcze się dlatego, że ten drugi Andrzej Towiański też był prawnikiem. I był współpracownikiem ochrony. I tutaj po prostu no możemy sobie wyobrazić taki artykuł pod tytułem Teczka Towiańskiego. Są po prostu dwie teczki Towiańskiego. Jeden był współpracownikiem, a drugi współpracownikiem nie był. Władze francuskie pozostały głuche na tłumaczenia mistyka i niemal natychmiast nakazały mu opuszczenie granic Francji. Jednocześnie służby carskie zażądały jego natychmiastowego powrotu na Litwę. Guru znalazł się w arcytrudnej sytuacji. Wreszcie zdecydował się na emigrację do Szwajcarii, za co zapłacił przepadkiem swojego rodzinnego majątku w Antoszwincu na rzecz skarbu Rosji. Towiański wyjechał i koło pozostawało przez ten czas właściwie pod władzą samego Mickiewicza. I pamiętać trzeba o tym, że za to, co działo się w kole, odpowiedzialny był w dużej mierze Mickiewicz. Wyjazd Towiańskiego nie zmniejszył rygoru wewnątrz Koła Sprawy Bożej. Adam Mickiewicz dbał o przestrzeganie rytuałów. Organizował spotkania siódemek, przekazywał innym członkom zgromadzenia słowa mistrza. Brak obecności guru zaczął jednak po pewnym czasie wpływać destrukcyjnie na grupę mistyków. Konflikty wewnątrz koła doprowadziły do swego rodzaju psychozy. Poszczególni członkowie zaczęli pisać do mistrza donosy na swoich współtowarzyszy, zarzucając im odejście od nauk mistrza, odstępstwa od wiary w Chrystusa, nielojalność wobec grupy. Apogeum paranoi nastąpiło 4 lata po wyjeździe Towiańskiego z Paryża. Konflikt nastąpił w kwietniu 1946 roku. Określenie przyczyn jest dosyć trudne. W każdym razie siostra Alix, Julianowa Łącka, francuska, oskarżyła Mickiewicza, że wprowadził szatana do koła. W obronie poety wystąpili inni Towiańczycy. Nastąpił rozłam w kole. Powstało koło brata Adama i wierne koło mistrza Towiańskiego. Drogi dwóch mistyków rozeszły się na zawsze. Ich życie potoczyło się dwoma zupełnie odmiennymi torami. Mickiewicz nigdy nie wrócił do pisania. Wielu literaturoznawców oskarżało Towiańskiego o zniszczenie Mickiewicza jako poety. Kolejnym mitem jest to, że Towiański nie pozwalał poetom tworzyć. Jak najbardziej pozwalał, nawet ich do tego zachęcał. Badacze patrzyli na Towiańskiego jako na kogoś, kto rzuca cień na tego wielkiego człowieka. W gruncie rzeczy wynikało to z niezrozumienia aktywności samego Mickiewicza, który do pewnego stopnia wymyślił postać Towiańskiego, wymyślił go wcześniej w swoich dziełach, wykreował go jakoś. I który odpowiedział na jego własne mickiewiczowskie marzenia. Tajemnica wyjaśnienia zamilknięcia Mickiewicza, że on przez ponad 20 lat życia jeszcze nie tworzył już utworów literackich, jest bardzo bolesna i dość nieskomplikowana. Po prostu wysechł jego talent. Owładnięty ideą tworzenia legionów wojskowych, które miałyby wyzwolić Polskę, ruszył do Włoch w 1848 roku.
Pierwsza próba formowania polskiego korpusu zakończyła się niepowodzeniem, co nie zraziło jednak poety do idei stworzenia wojskowej formacji walczącej o wyzwolenie Polski. W czasie wojny krymskiej jeszcze raz postanowił zostać dowódcą wojskowym. Tym razem rozczarowany postawą rodaków sformułował w Istambule Legion Żydowski. Nigdy nie wyruszył jednak na szlak bojowy. Mickiewicz zmarł w tym tureckim mieście tuż po zawiązaniu Legionu, 26 listopada 1855 roku. Andrzej Towiański większość życia spędził w Zurichu, gdzie zyskał sobie opinię mędrca, nauczyciela, wychowawcy. Na spotkania z nim przyjeżdżali uczniowie z całej Europy, a nawet z Ameryki. Dla nich nie był już mistrzem czy mistykiem, lecz poważnym, nowatorskim filozofem. Andrzej Towiański zmarł 13 maja 1878 roku w Belgii. Przez wiele lat osoba Andrzeja Towiańskiego była starannie pomijana w szkolnych podręcznikach. Trudno było bowiem dokonać próby rzetelnej oceny tego człowieka. Dla jednych był szarlatanem, hochsztaplerem, oszustem, a nawet niebezpiecznym szaleńcem. Dla innych zaś mistrzem, filozofem, myślicielem. Dzisiaj również ta kontrowersyjna postać wymyka się jednoznacznym kryterium oceny. Rozpatrywanie postaci Andrzeja Towiańskiego w kategoriach, czy to był mistyk, czy szarlatan, nie ma akademickiego sensu, dlatego że to są kategorie z zupełnie innych porządków. Rady, które on dawał ludziom na temat bardzo konkretnych spraw życiowych, są niebywale przenikliwe i niebywale oryginalne na tle tej epoki. On jest obecny w wielu opracowaniach zachodnich, a nawet amerykańskich. Jako poważny myśliciel europejski, który ma coś do zaproponowania światu. To oczywiście osoby niechętne Towiańskiemu, a takich nie brakowało za jego życia i później, i w XXI wieku też, będą chętnie się posługiwać taką nieostrą kategorią szarlatanerii, żeby ukazać Towiańskiego właśnie jako kogoś, kto jako człowieka, który destrukcyjny wpływ wywarł na wielkich poetów romantycznych, na emigracyjną społeczność w Polsce, a także na kolejne pokolenia, bo warto wiedzieć, że zjawisko towianizmu w kulturze trwało gdzieś do roku 1950, aż to jeszcze parę pokoleń wyznawców po śmierci mistrza nawet istniało.